osiągnięty czas, to no, no smutny wynik przy moich tegorocznych wynikach, ale tego się spodziewałam. Tak wiedziałam, w jakiej formie przyszedł do Mistrzostwa Polski, bo jednak jestem w treningu, biegi były słabe, słabe technicznie, bieg eliminacyjny. No, ciekawa sprawa, z potknięciem na trzecim płotku i z ledwo dobiegniętym biegiem, ale to mi pokazuje, że mogę pobiec, nawet wynik powyżej 13 sekund. Mi jest dużo ciężej, bo tutaj walczę właśnie głównie o pierwsze miejsce, nie walczę o wynik. I dziewczyny mnie to trochę napierają, ale jednak to nie jest to, że widzę dziewczynę z lepszym wynikiem na starcie. Więc jestem tutaj tą faworytką, staram się pobiec bezpiecznie, ale no to też nie jest rozwiązanie. Po płotku się nie da biegać wolno, bezpiecznie. Więc tutaj jest taki mały mój problem, że nie jestem najlepsza w bieganiu na Mistrzostwach Polski. Myślałam, że rok temu już miałam dużo doświadczenia na różnych startach, jednak w tym roku każdy start przynosi mi coś nowego. To mnie cieszy, bo myślę, że takie nieprzewidziane sytuacje to jest coś dobrego, to jest coś, co mnie nauczy przed najważniejszymi startami, więc powiedzmy, ten sezon jest bardzo ciekawy i myślę, że on mnie najwięcej nauczył. Mimo, moje przygotowania też były inne, bo były z kontuzji, więc ten sezon naprawdę jest świetny i bardzo ciekawy, bo naprawdę mogę wyciągnąć bardzo, bardzo dużo lekcji z nich. Nastawiałem się, że będzie w miarę szybkie pierwsze koło, tak było. Wiedziałem, że aby być z przodu, muszę pobiec bardzo szybko pierwsze 200 metrów. Tam się odegrała główna taktyczna zagrywka. Później po kole, znowu w tym samym miejscu na 200 do mety. Znowu wiedziałem, że trzeba po prostu przekręcać, bo chłopacy mogą być szybsi na ostatnich 100 metrach i faktycznie na pewno byli, bo musieli dać stówę szybciej, ale ja byłem dużo dalej. Wrażenia są takie, że ja, mimo że jestem z województwa lubuskiego, to byłem po raz pierwszy w Gorzowie, nie przejazdem i dwa, no to dopiero teraz mają porządny stadion, który jest wizytówką miasta. Mam nadzieję, że jak najwięcej w Polsce powstanie takich obiektów. No troszkę jest niedosyt, ale no wiadomo, ciężko jest tak prowadzić. Było super tempo podyktowane przez moją koleżankę z grupy, Julkę Jaguści, której bardzo dziękuję, że zechciała mi w ogóle pomóc w tym biegu, bo wygrana jak wygrana, ale fajnie wygrać jest z dobrym wynikiem. To dodatkowe punkty, wiadomo, że im lepszy wynik i miejsce, tym jest więcej punktów na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie, jeśli chodzi o ranking. No jest srebro, a początek sezonu nie był dla mnie dobry. Sama nie wiedziałam, dlaczego tak się dzieje, gdzie włożyłam całe serducho i wszystko wykonałam, co do mnie należało, a to w ogóle nie było, nie przekładało się na wyniki na bieżni. Już jest lepiej, także ten sezon jest długi, także cieszę się, że gdzieś tam wracam z tym wszystkim na właściwe tory i ta forma już zaczyna troszkę się pokazywać. Dzisiejszy bieg był ciężki? Chyba tak, bo wydaje mi się, nikt z nas się nie spodziewał, że to tempo będzie tak szybkie. Troszkę przepychanek, ale bardzo się cieszę, że zdobyłam medal. Jest to medal brązowy, ale cieszę się całym sercem, bo ten sezon był dziwny dla mnie. Dużo się działo, ale cieszę się, że na docelową imprezę przyjechałam z dobrą formą i to bardzo, bardzo cieszę.